Słuchajcie, mamy środek lata, więc warto parę słów powiedzieć o filtrach i to nie teoretycznych, ale w oparciu o przykłady konkretne. To, co mogę powiedzieć, ja faktycznie latałem wieloma modelami dronów już z gimbalem i stosowałem bardzo dużo modeli filtrów różnych producentów, bo właściwie około 5 producentów na pewno. I w tym materiale postaram się przekazać Wam esencję, jeżeli chodzi o podstawowe zastosowania filtrów w oparciu o konkretne przykłady. Jeżeli chodzi o drony, mamy tutaj dosyć mocne ograniczenie, porównując do tradycyjnych aparatów czy lustrzanek, bezlusterkowców czy kamer, a mianowicie nie za bardzo jesteśmy w stanie przymknąć otwór przysłony, czyli mamy na przykład otwór przysłony na 2.8 i to jest wszystko, z czym zostajemy. A jak wiadomo, ekspozycja jest zależna od 3 czynników, od czułości, od czasu naświetlania i od przysłony. Jeżeli wyeliminujemy przysłonę i czułość ustawimy na najniższej wartości, na przykład 100 czy 200 załóżmy, to zostaje nam tylko i wyłącznie czas naświetlania. Więc czas naświetlania jest kluczem, jeżeli chodzi o filtry, zarówno szare, jak i filtry NDPL, czyli szare z polaryzacją. I na tym się dzisiaj skupimy. Patrząc na podstawowe typy filtrów, mamy tutaj do dyspozycji UV, filtry ND, czyli szare, następnie VND, czyli regulowane, z regulowaną mocą. Mamy też filtry szare z efektami, na przykład Gold Blue, Dissolve czy Mist. Są też oczywiście polaryzacyjne, są szare z polaryzacją, czyli NDPL. Mamy też nakładki anamorficzne, one stanowią symulację obiektywów anamorficznych. No i też filtry połówkowe, które tylko nam redukują światło w górnej partii, na przykład redukują przepalenia na niebie, a pokazują szczegóły na dole. To są te podstawowe filtry. Dzisiaj skupimy się na ND i filtrach polaryzacyjnych, bo one najczęściej występują i najczęściej mają zastosowanie. Jeżeli chodzi o filtry szare, one mają jedno podstawowe zadanie. Oprócz oczywiście osłony mechanicznej samego obiektywu, ich podstawowym zadaniem jest wydłużenie czasu naświetlenia. I teraz wydłużenie czasu naświetlania jest kluczowe w przypadkach takich jak przepalenie jasnych obiektów. Jeżeli fotografujesz krajobraz i masz jasną skałę w planie, może się okazać, że ustawienie światła będzie dotyczyło całości i przy tej okazji niestety obiekt jasny zostanie przepalony. Filtry pomagają w tym, oczywiście regulacja ekspozycji również. Następna sprawa to są timelapsy, hyperlapse, gdzie wykonujemy sekwencję zdjęć, a następnie łączymy w animację poklatkową. Jeżeli będziesz miał krótki czas naświetlania, czy miała, to niestety, ale ta animacja będzie miała taki efekt skakania. Natomiast jeżeli będzie to długi czas naświetlania, nawet 1/4 sekundy czy pół sekundy, może się okazać, że fantastyczne przejścia będą z takimi smugami i taki efekt jest jak najbardziej pożądany. Wiele osób jeszcze mówi o tym, że dla fotografii w ogóle filtry ND są niepotrzebne. Prawda jest taka, że tam, gdzie jest ruch, tam można rozważyć filtry ND, zastosowanie albo ND, albo NDPL. Tylko sprawa jest taka, że pytanie, jaki chcemy efekt uzyskać. Jeżeli mamy obiekty w ruchu fotografowane, czy chcemy mieć obiekt zastygły w ekranie, czy chcemy mieć smugę? Bo jeżeli chcemy mieć smugę, na przykład samochodu, to faktycznie czas naświetlania powinien być dłuższy. Kolejna sprawa to jest panning, czyli rozmycie tła pierwszego i drugiego planu, natomiast obiekt w kadrze zdjęcia jest ostry. Bardzo popularny, dobry, ciekawy efekt wykorzystywany na przykład w reklamach, ale nie tylko, bo też w sztuce. No i active track. Jeżeli śledzisz obiekt i masz bardzo krótki czas naświetlania, dookoła będzie efekt takiego chopowania, czyli całe tło, pierwszy, drugi plan będzie
nierozmyty, będzie ostry i to nie będzie ładnie wyglądało. Natomiast ideą tutaj przy Active Track, przy uzyskaniu filmu wideo z Active Track jest to, że kiedy zastopujesz taki film, to twój główny obiekt jest ostry, natomiast reszta obiektów jest rozmyta. Pierwszy, drugi plan, wszystko jest rozmyte przy stop klatce. To jest istotne, dlatego wykorzystujemy tutaj też regułę 180 stopni, czyli 1/50 dla 25 klatek i 1/100 dla 50 klatek na sekundę. I to są te podstawowe rzeczy. Patrząc teraz na polaryzację, to jest bardzo ważne i wielu pilotów, na przykład samolotów, używa okularów polaryzacyjnych. Głównie polaryzacja wpływa na to, że przepuszcza tylko określone promienie słoneczne pod określonym kątem padające i tak jak bramkarz w klubie nocnym wpuszcza tylko określonych gości, tak właśnie filtr polaryzacyjny wpuszcza tylko określone promienie słoneczne. Dzięki temu redukujemy na przykład odbicia od dachów blaszanych, szyb, powierzchni wody w jeziorze czy w basenie. Też jeżeli chodzi o inne rzeczy oprócz redukcji odbicia, mamy na pewno nasycenie kolorów zupełnie inne. No i też kontrast, wpływają te filtry na kontrast. Jeżeli chodzi o polaryzację, ona nie działa w każdej płaszczyźnie, to trzeba wiedzieć, że musimy sobie ustawić polaryzację. I o ile w zwykłych aparatach czy kamerach jest to dosyć proste, zamontowanych na statywie, tak, w przypadku drona jest to trochę kłopotliwe, dlatego że zobaczcie, po pierwsze ten dron jest w powietrzu, więc trzeba zrobić parę prób i do odpowiedniej sceny, do odpowiedniego kąta ustawić polaryzację, a po drugie trzeba uważać też, żeby sobie tego filtrka nie zdjąć przy okazji albo nie odblokować, bo takie rzeczy też się zdarzają, jest bardzo ciekawie wtedy. Ustawienie polaryzacji nie jest ewidentne, bo tutaj musimy pierścieniem zakręcić, że tak powiem, po to, żeby uzyskać najlepsze efekty i żeby zredukować te odbicia, więc warto sobie poćwiczyć i warto też nabyć trochę wprawy, pointeresować się w przypadku filtrów polaryzacyjnych. Zwykle ustawimy to pod jedno ujęcie, więc jest to trudne technicznie. Ale na szczęście producenci filtrów, szczególnie tych dla dronów, wpadli na pomysł, żeby znaleźć takie uniwersalne ustawienie i stosują znacznik. Jest to pewien kompromis, który możemy znaleźć. Natomiast przy większych optykach, takich jak na przykład Mavic 3, czy Inspire, czy nawet Mavic 2, mógłbym powiedzieć, że warto ręcznie poustawiać i popatrzeć nawet gołym okiem, jak ta polaryzacja jest ustawiana, bo można zorientować się i można to wyczuć. Także podsumowując, słuchajcie, można mówić wiele o filtrach i ja na poszczególnych przykładach będę jeszcze pokazywał je w tym roku na pewno. Warto mieć komplet filtrów, przynajmniej NDPL. Jeżeli chcesz mieć tylko jeden, to uważam, że filtry szare z polaryzacją będą najlepsze dla naszego klimatu od ND8, 16, 32. Jeżeli chcesz wykonywać coś więcej, na przykład panning, no to ND64, ale przy zwykłym zastosowaniu 16 albo 32 jak najbardziej, jeżeli jeździsz w kraje egzotyczne, też jak najmocniejsze filtry. Filtry o dużej mocy, na przykład ND1000, one do efektów specjalnych się nadają. Można osiągnąć na przykład smugę ciekawą i rozmycie samochodu nawet w ciągu dnia. To jest fajna sprawa, jeżeli mamy bardzo słoneczny dzień, możesz długi czas naświetlania też dzięki filtrom ND1000 osiągnąć. Próbujmy to zrobić ręcznie. Na przykładzie Sony. Widać tu. To jest filtr polaryzacyjny. To jest optymalne ustawienie, tak jak teraz.